Cześć, nazywam się Karolina Adamczyk i uwielbiam robić na drutach. Witam Was w dzisiejszym wakacyjnym odcinku, który nagrywam nietypowo, bo nie u mnie w domu, tak jak zazwyczaj, tylko na plaży, na wakacjach. Ogólnie jestem nad Bałtykiem, mamy średnią pogodę, ale teraz jest popołudnie i okazało się, że jest całkiem przyjemnie teraz wieczorem. Dzieciaki gdzieś tam bawią się nad wodą teraz z tatą, a ja mam chwilkę, żeby nagrać taki króciutki odcinek. Poopowiadam trochę o dzierganiu na wakacjach, co teraz mam na drutach, co ostatnio zrobiłam. I od razu jeszcze dam znać, że ten odcinek będzie zawierał autopromocję, dlatego że miałam wczoraj urodziny 7 lipca i z tej okazji zrobiłam promocję 37% zniżki na moje wzory na Ravelry i w moim sklepie z kodem HAPPY37. I ta zniżka działa do środy, do 10 lipca. A wracając do wakacyjnego dziergania, to jak zawsze zabrałam ze sobą dużo więcej motków niż potrzebuję, ale i tak okazało się, że potrzeba była inna, więc czegoś tam mi zabrakło. Zaraz też Wam o tym opowiem. Na pierwszy ogień może... A, dobra, pokażę to, co skończyłam już. To jest malutki, przeuroczy sweterek, który robiłam z włóczki Kropa Wool w kolorze różowym i w kolorze lodowy błękit. Tutaj te listeczki są właśnie w kolorze lodowy błękit. To jest rozmiar dziecięcy, dlatego że pracuję teraz nad wzorem dziecięcej wersji tego sweterka, dlatego że moje przemiłe testerki, które testowały grubszą wersję swetra, Polipody Sweater DK, namawiały mnie na to, żebym zrobiła też wersję dziecięcą tego swetra i wyszedł taki przeuroczy. Ja nie mam wprawdzie córeczki, ale na pewno znajdę jakąś małą księżniczkę, której ten sweterek będzie pasował. Jest to tak na 2, 3, może 4 latka. Taki słodziaczek. Tutaj może pokażę jeszcze lewą stronę. Bo te listeczki tak naprawdę też fajnie wyglądają po lewej stronie, ten wzór żakardowy. Podoba mi się w sumie, jak to wyszło. Zużyłam niecały jeden motek, to było z jakichś resztek. Jeszcze tak naprawdę nie sprawdziłam zużycia. Niecały jeden motek tej włóczki w kolorze lodowy błękit. Miałam resztkę jednego motka i drugi cały. I troszeczkę zaczęłam z tego drugiego całego. I tak naprawdę nie wiem, ile motków i ile włóczki tej różowej zużyłam na te rękawki słodziutkie, malutkie i na to body. Ponieważ miałam takie motki, włóczki Kropa Wool, które dostałam kiedyś od Gabo Wool, jak w czasie mojej wizyty u nich w siedzibie, jak rozmawialiśmy o tym, jak powstaje tak naprawdę włóczka. I mówiłam też o tym, że w fabryce są takie włóczki, kłębki, odrzuty, że włóczka, która na przykład motek nie ma 50 gramów, nie spełnia wymogów jakości, to później jest takim odpadem produkcyjnym. I ja kilka motków takich odpadów produkcyjnych dostałam i teraz właśnie ten sweter z takiego odpadu produkcyjnego powstał. Tak naprawdę te motki były tylko zgniecione. Ten jest trochę poplątany, ma oba końce ze środka kłębka, więc może trochę mniej przyjemnie się z niego dzierga, ale no, ale jakby włóczka daje radę. I tak mi się podobał ten kolor, ten różowy, jak z niego dziergałam ten przesłodki mały sweterek, że chciałam, żeby mi zostało włóczki trochę na czapkę dla mnie. I zaczęłam sobie robić taką prostą, ściągaczową czapkę. Pierwszą wersję sprułam prawie całkowicie. To będzie taka czapka z wywijanym ściągaczem. Zaczęłam ją przerabiać na 88 oczek, na drutach 3 mm i była zdecydowanie za mała. Więc sprułam, nabrałam 100 oczek i teraz myślę, że będzie taka fajna. Teraz trochę jak opaska to wygląda, no ale w każdym razie taką nie za długą zrobię. Jakieś takie najprostsze zamknięcie tutaj
tyle, ile mi z tego kłębka jeszcze zostanie, więc taką czapkę dla siebie, bo okazuje się, że nad polskim morzem na wakacjach jest wietrznie, jest chłodno i tak naprawdę to nie jest coś, co powinno mnie zaskoczyć, bo i w zeszłym roku, i 2 lata temu mieliśmy deszczową, wietrzną i fatalną pogodę, więc tak naprawdę w tym roku to nie jest tak źle, bo są ciepłe momenty i chociaż na plaży nie ruszam się bez swetra i na przykład teraz przyjechałam na rowerze w swetrze, ale tutaj na plaży świeci miłe słoneczko i sweter służy mi za podpórkę mojego stanowiska do nagrywania w tym momencie i wiaderko. Zrobię zdjęcie. Zrobię zdjęcie, jak to wygląda i może to wkleję, bo jest to dosyć zabawne. Sweter i wiaderko dziecięce jest moim statywem, bo jest to film, który powstaje dosyć spontanicznie. Wracając do czapki, jest to dla mnie taka robótka, którą właśnie mam przy sobie w woreczku. Włożę woreczek projektowy, który kupiłam u Lusi, Lusialnic, pandeczkę. Więc włożę go sobie w rowerowej sakwie i jak jest chwila przerwy i mam czas podziergać, to oczywiście wyciągam woreczek i dziergam. I teraz skończyłam ten sweterek właśnie w taki sposób, w trakcie wakacji, włożąc go ze sobą i dziergając naprawdę po kilka okrążeń. I teraz przerabiam tą czapkę. Tutaj sobie zaznaczyłam markerkiem, ile dzisiaj zrobiłam. Dlatego, że prułam ją, więc robiłam od nowa. Teraz taka wąska się wydaje, ale teraz już, ale myślę, że już teraz będzie dobra, że na 100 oczek ściągaczem 1x1, druty 3 mm, ale to też dlatego, że ja przerabiam bardzo luźno ściągacz. Mogłabym użyć drutów 3,5 mm i też się nad tym zastanawiałam, ale dzierkam na trójkach i jest ok na razie. I jeszcze jedna rzecz, którą zrobiłam już na tych wakacjach i to powstało z potrzeby mojego męża. To jest taka prosta czapka pocisk, jak to mówi mój Marcin. Zrobiłam ją z resztek dosłownie co do centymetra włóczki. Wykorzystałam, ponieważ mój mąż nie wziął czapki na te wakacje. Okazało się, że czapka nad morzem jak najbardziej się przydaje. Zrobiłam mu taką czapkę, która jest dla niego trochę za krótka. Sięga mu tak gdzieś tutaj do początku uszu. Z kropa wool w kolorze lodowy błękit. Z tego, co mi zostało po sweterku, bo nie wzięłam, okazało się, że nie wzięłam w ogóle włóczek czapkowych. Znaczy wzięłam jeszcze 2 resztki włóczek z merynosa, bo chcę jeszcze chłopakom, moim dzieciakom zrobić czapki też jako pamiątka z nadmorza. A raczej też jako coś, co się przydaje, bo nie zawsze jesienią już mam czas na zrobienie czapek, a teraz w sumie czapki na takie przerobienie kilka okrążeń to jest najfajniejsza robótka. Więc to jest trochę za mała czapka dla mojego męża. Miałam też yarn chickena tak zwanego, bo do ostatniej chwili nie wiedziałam, czy na przykład uda mi się ją zamknąć. Ona jest zamykana na 6, na 6. Na 6 zaszewek w taki sposób, no taki najprostszy. Najpierw co 3 okrążenia, potem co 2 okrążenia, potem w co drugim okrążeniu zamykam. Ona tak naprawdę nawet na mnie jest taka za krótka, ale jakimś cudem mój mąż jest ją w stanie wcisnąć na głowę i przed wiatrem go chroni. Za to wzięłam też chyba z 10 motków włóczki skarpetkowej, chociaż zrobienie 5 par skarpet na wakacjach to jest coś totalnie nieosiągalnego, więc nawet nie wiem, dlaczego wzięłam tyle włóczki skarpetkowej, a nie czapkowej, ale będzie to też dla mnie lekcja, bo wcale nie mam tak jakby przestrzeni, żeby teraz na wakacjach dziergać skarpetki żakardowe z jakimś skomplikowanym wzorem, a czapki takie proste w okrążeniach to jest coś, co dzierga się bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi ogólnie o dzierganie na wakacjach, to w ostatnich latach nie miałam na to zbyt dużo czasu. Te wakacje z moimi dziećmi przebiegały mi w tak intensywny sposób, że nie do końca miałam czas na robienie na drutach. I w tym roku jest pierwszy raz, kiedy myślę, że robię sporo na drutach, że mam chwilę na plaży, żeby usiąść, przerabiam po 2-3 okrążenia albo trzymam sobie
motek w kieszeni albo nawet pod pachą i mogę gdzieś tam sobie spacerować i nawet dziergać i to mi się udaje i to jest bardzo przyjemne. Robię na drutach w każdej możliwej chwili, jak tylko mogę. Chcę wykorzystać na maksa ten czas, bo wciąż robienie na drutach jest dla mnie super relaksujące i super przyjemne. Mój sklep z wzorami działa ponad 2 lata. Moja działalność też już ma ponad 2 lata. I zauważyłam, że odkąd mam działalność związaną z robieniem na drutach, to robię najmniej drutach, to najmniej robię na drutach, najmniej czasu poświęcam na dzierganie w swoim dotychczasowym życiu. Tak mi się wydaje, że wcześniej jak pracowałam na etacie, tylko nie miałam jeszcze dzieci, ale myślę, że spokojnie 2 czy nawet ponad 2 godziny dziennie potrafiłam robić na drutach. Nie codziennie, nie każdego dnia, ale bywały takie dni. A teraz bardzo rzadko są dni, kiedy robię więcej niż godzinę dziennie na drutach. To musi być zaplanowane, że jakieś tam bardzo się spieszę z jakimś projektem i chcę go zrobić więcej i chcę poświęcić na to więcej czasu niż 2 godziny dziennie. Z reguły jest to godzina dziennie, bo jakby wszystkie inne obowiązki związane z prowadzeniem działalności takiej włóczkowej, nie wiem, ogarnianie wzorów, ogarnianie sklepu, projektowanie zajmuje mi tyle czasu, że to dzierganie gdzieś tam czasami jest już na szarym końcu. Dlatego tym bardziej z ogromną przyjemnością dziergam na wakacjach i tym bardziej niekoniecznie rzeczy, które mają później być wzorem, tak jak te czapki, że odnajduję bardzo dużo przyjemności w robieniu teraz tych czapek dla siebie i mojej rodziny. Chociaż już mnie ciągnie do skarpetek żakardowych i nawet się zastanawiam nad tym, czy nie zacząć pary skarpet, którą mogłabym przerabiać wieczorem, chociaż pół godzinki gdzieś tam z telefonu sobie podpatrywać wzór, to co sobie naszkicuję. A na plaży czy w ciągu dnia, jak jest chwilka przerwy, to dziergać sobie właśnie te czapki z taką przyjemnością. Jest to taka trochę przewrotność losu, że tak powiem, że tego czasu na dzierganie mam teraz mniej, ale tym bardziej doceniam te momenty, kiedy mogę robić na drutach, bo mimo wszystko jest to dla mnie bardzo przyjemne i bardzo relaksujące. I też przerabiając te czapki, przypomniały mi się czasy sprzed 10 lat, kiedy na moje wakacje wyglądały trochę inaczej. Najczęściej jeździliśmy z kajakami na dachu, podróżowaliśmy sobie gdzieś tam, szukając fajnych rzek do pływania. Uprawialiśmy tak zwane kajakarstwo górskie wyprawowe, czyli robiliśmy sobie fajne wyprawy. To wiązało się z tym, że szukając fajnych rzek do pływania, spędzaliśmy dużo czasu w samochodzie. W czasie takich dwutygodniowych wakacji robiliśmy na przykład 4, 5 czy 6 tysięcy kilometrów samochodem, gdzieś tam nocując sobie po drodze i miałam bardzo dużo czasu na robienie na drutach wtedy. Tak naprawdę wtedy zakochałam się w dzierganiu czapek żakardowych. Miałam ze sobą luźne kartki w kratkę w teczce, ołówek czy długopis, którą robiłam sobie szkice, co chcę, żeby na tych czapkach było i dziergałam je właśnie z takich szkiców narysowanych na kartce. I na takich wakacjach robiłam 5, 6, 8 czapek, którymi obdarowywałam bliskich, którzy z nami wtedy wyjeżdżali na te wakacje. Jedną z takich czapek ostatnio wrzuciłam do siebie na Instagram, bo było tam napis Bałkany 2014 i wtedy zorientowałam się, że to było 10 lat temu, że 10 lat temu robiłam żakardowe czapki z napisami. O, jakiś robak mi tu chodzi. I ten czas tak jakoś szybko zleciał i ja nadal uwielbiam robić czapki, nadal uwielbiam robić na drutach
I tak naprawdę to, co było moją wielką pasją i miłością, stało się teraz moim sposobem na życie, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. I teraz jak wczoraj miałam te urodziny, to sobie też myślałam, że jestem... że dochodzę do bardzo, bardzo fajnego dla siebie miejsca. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Taki krótki odcinek wakacyjny, o wakacjach. Mam nadzieję, że Wy też fajnie spędzacie ten czas wakacyjny. Życzę Wam udanych wakacji. Jak jeszcze gdzieś się wybieracie, do zobaczenia.